Zobaczmy, przecież
On przebaczy sobie jak na przestrzeni, łotrowi na krzyżu. I na pewno by jemu przebaczył. I można powiedzieć, że to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który nie będzie odpuszczony. Kiedy człowiek może przez całe swoje życie liczy tylko na swój interes, na siłę, wspaniactwo i myśli, może kiedyś ta starość przejdzie do kościoła, może nie mieć sił, może nie doczekać się tych chwil, kiedy będzie mógł klęknąć przed Bogiem i kapłanem go będzie mógł rozgrzeszyć. Dlatego jakże warto pielęgnować nasze sakramenta święte, przystępowanie do spowiedzi i do komunii świętej. Kochani, Chrystus Eucharystyczny dodaje nam dużo sił do życia. Kiedy odwiedzałem zakłady dla dzieci upośledzonych w Warmii Śląskiej, czy w Sąkowicach, czy tutaj w Szpikowie, dzieci z głębokim upośledzeniem, siostry zakonne mówiły, gdyby nie ta świadomość, że w tych dzieciach cierpiących dostrzegają cierpiącego Chrystusa nawet jednego dnia nie wytrzymała. To On dodaje dużo sił. Kiedy święty papież Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski spotkał się z siostrami. Mówi, zabrano wam szpitale, zabrano wam szkoły, zostawiono wam dzieci upośledzone. Dobrze wykonujcie tę pracę. Dostrzegajcie w tych dzieciach cierpiącego Chrystusa. Nie zapomnę, jak pracowałam w liniach Matki Teresy z Kalkuty, umierają w sercu Jezu siłowawana na serce. Szczególnie pamiętam umierania, kiedy myliśmy po całej nocy tych ludzi umierających. Kładliśmy na specjalnym podwyższeniu i u góry był obraz Chrystusa cierpiącym z krzyżem na ramionach i obok napis Body of Christ. Ciało Chrystusa. Ten obraz przypomina, że w tych cierpiących latach ludzkich cierpił Chrystus. Może cierpi za mnie, za ciebie. Może nie wiesz, dlaczego udaje ci się przyjść do kościoła, Pan Bóg obdarza cię zdrowiem, darem życia. Jakże warto pamiętać o komunii świętej Eucharystii. Myślę, że często ludzie, szczególnie w chwilach trudnych, czasami w obliczu cierpienia, wracają do Boga. Wracają może do tych chwil najpiękniejszych, kiedy po raz pierwszy przyjęli komunię świętą. I ja pamiętam ten dzień, piękny dzień, nie było uczty żadnej wielkiej, ale właśnie wtedy, kiedy po raz pierwszy przyjąłem komunię świętą. Pamiętam jeszcze inny dzień w swoim życiu, nawiązujący do Eucharystii. Kiedy po raz pierwszy sprawowałem mszę świętą w czasie święcej, mszę świętą we własnej parafii. Kiedy miałem wypowiadać te słowa, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Kiedy ten cud miał się wydarzyć na ołtarzu, głos mi zawrzał, przypomniałem sobie, jak mój tatuś, u mnie na południu, że mówi tatuś, mamusia. Kiedy byłem w seminarium, mówił, że modli się w chwili przeistoczenia, by mógł zostać kapłanem. Później, kiedy rozdzielałem komunię świętą rodzinie, bliskim krewnym, klęczał młody człowiek, za którego modliłem się przez 10 lat, aby móc przyjąć Chrystusa na serce. To był najpiękniejszy prezent do okazji święcej i mszy świętej tradycyjnej. Kiedy opuszczałem rodzinę strony, przyszedł, aby się pożegnać. Zaczął mówić o tym szczęściu, jakiego spotkało,
przyjmują, jak mówił Jan Paweł II, tę koszynę chleba. Jezus zniża się do tej koszyny chleba, będąc w nas na wierzch. Kochani, życzyłbym Wam, żeby cofnąć się kilkadziesiąt lat temu, kiedy w dawnym Związku Radzieckim kościoły zamieniano na magazyny muzea ateizmu, gdzieś pod ziemią sprawowano msze święte. Jak opowiadał jeden z kapłanów, przy istocianie odbywało się puszca w koncertę. Ludzie nieraz pokonywali 5 tysięcy kilometrów, żeby móc się wyspowiadać, przyjąć komunię świętą. Oni wierzyli, że tam jest obecny żywy Bóg Jezus Chrystus. Bo właśnie Kościół, do którego należymy, on się składa z tej pięknej architektury, składa się z pięknej pieśni, ale przede wszystkim jest to Kościół żywy, gdzie Chrystus budował go z jednej strony na słabym Piotrze, który się go zabrał, ale później przyleżał i powiedział: Ty jesteś Piotrze i skała. Na nim zbuduję Kościół, bramę piekielne go nie przemogą. Zobaczmy, jak diabeł walczy z Kościołem, profanuje Eucharystię, Warszawie profanowaną mszę świętą, ale bramę piekielne go nie zwycięży. Bo Chrystus posługuje się takimi ludźmi jak my, którzy tworzymy żywy Kościół. Pamiętamy, jak święty papież Jan Paweł II w czasie rozpoczęcia pontyfikatu powiedział do nas, mówiąc: jestem krwią z waszej krwi, jestem sercem z waszych serc, mam szczególne prawo do waszej modlitwy i do waszych serc. Pamiętajcie, abyście byli wierni Chrystusowi, Jego Kościołowi, pasterzom, abyście się sprzeniewierzali wszystkiemu, co uwłacza ludzkiego odnosi. Kochani, Chrystus od nas wiele nie wymaga. Chcę, aby nasze życie było piękne, normalne, pełne Boga, abyśmy mogli każdą mszę świętą przeżywać jako mszę pełną, przystępując do komunii świętej. I chcielibyśmy zabrać Chrystusa do naszych domów, do naszych środowisk i w ten sposób przemieniać